Tak, witam w kolejnej części filmiku o nietoperzu. Mamy już zrobionego latającego nietoperza, mamy latające obiekty, mamy utratę życia po spadnięciu na podłogę, mamy reakcję na koniec żyć, czyli robi się game over. Pozostaje zbieranie punktów. Założenia, jakie przyjąłem, są takie, żeby zjedzenie motylka powodowało nabijanie punktów nietoperzowi. Czyli motylek ma po dotknięciu przez nietoperza, ma zwiększyć jego pulę punktów, no i ma zniknąć z ekranu, a nadlecieć powinien kolejny motylek. Z punktu widzenia naszej gry ten kolejny motylek to będzie tak naprawdę ten sam motylek, który się schowa gdzieś i wyleci od nowa. Ale wrażenie będzie takie, jakby to nadlatywał kolejny motylek. Czyli teraz tak, wewnątrz mojego nietoperza w sekcji dane tworzę zmienną o nazwie punkty. Dostępną, no niech będzie znowu tylko dla tego duszka, bo są to punkty nietoperza. I w tym momencie moje punkty powinny przy starcie zaczynać się od zera, a z każdym dotknięciem motylka powinny się zwiększać. Czyli stworzę kolejną w mózgu nietoperza sekcję, żeby nie mieszać z tamtymi. Kiedy naciśnięto flagę, kontrola zawsze. Pętla zawsze jest wtedy, kiedy chcemy powtarzać pewne elementy. Tak? Chcemy zawsze sprawdzać, czy życia są mniejsze od 1. Chcemy zawsze sprawdzać, czy życia, czy dotyka koloru jakiegoś tam. Jeżeli tak, to chcemy te życia zmniejszyć. Tą część można było rozbić w ogóle na dwie części. Tak? Jedna, która będzie sprawdzała, czy jest koniec żyć, a druga, która by sprawdzała, czy dotyka koloru. Ale ja to zgrupowałem w jedną całość, ponieważ jest to związane wszystko z zmienianiem żyć, ze spadaniem. Kwestia koncepcji. Czyli kiedy naciśnięto flagę, to mamy sprawdzać, czy dotykam motylka. Tak? Czyli jeżeli dotyka. No i motylek się nazywa Butterfly 3. Mogę mu zmienić oczywiście nazwę na motylek. I w tym momencie będę tutaj miał, jeżeli dotyka motylek, to co się ma dziać, jeżeli dotyka motylek? Ma w tym momencie zwiększyć punkty, czyli dane, zwiększ punkty, zmień punkty o 1, czyli mamy dodać 1 punkt. Jeżeli zmienić punkty, no to motylek będzie nabijał punkty nietoperzowi. Spróbuję. Nabija punkty. Oczywiście nabija ich bardzo dużo, ponieważ w momencie, kiedy przelatuję przez motylka, to on się nie zmienia. Ja ciągle go dotykam, więc ciągle przez, póki on nie wypłynie za mnie, te punkty są naliczane. Ale mi to nie przeszkadza, ponieważ ja będę chciał docelowo, żeby ten motylek zniknął, żeby on się został przeze mnie zjedzony. A tak naprawdę, żeby zaczął lecieć w losowym miejscu, gdzieś z boku krawędzi. No to już było, prawda? Była taka opcja w motylku, że ten motylek leciał sobie tutaj, jeżeli współrzędna docierała tam, to on się ustawiał i losował. No tak, ale teraz to się musi dziać wtedy, kiedy go zje nietoperz. Czyli nietoperz w momencie, kiedy dotyka motylka, to zmienia punkty sobie o 1. Ale odwrotnie, motylek wtedy, kiedy dotyka nietoperza, powinien przenieść się w inne miejsce. Można tu albo zastosować oczywiście komunikat, że nietoperz nadaje komunikat spadaj na drzewo, spadaj na brzeg, ale można tu pominąć akurat komunikaty i zrobić, jeżeli motylek dotyka nietoperza, to motylek powinien się przenieść w inne miejsce. Czyli dotykanie jest sprawdzane dwustronnie. Nietoperz nastawia punkty, a motylek przestawia swoją lokalizację. Czyli w motylku zdarzenia. No mogę to wrzucić w zasadzie do jednego zdarzenia, skoro tutaj jest wykrywanie przesunięcia i skok, no to mogę tak samo równie dobrze zrobić tutaj bez nowego zdarzenia. Od razu kontrola, dotyka kogo, dotyka nietoperka. No to zrób dokładnie to samo tutaj. Teraz jeżeli korzystamy z przeglądarki Chrome albo z przeglądarki z najnowszym flashem, albo tak jak tu w tym przypadku na macOSie, można skorzystać z prawego klawisza i duplikuj.
Nie zawsze to działa, w starszych wersjach flesza nie działa, więc jeżeli mamy za stary flesz, no to niestety to nie będzie działać. Tutaj na macOSie to działa, prawdopodobnie jest tu najnowszy flesz dostępny. Czyli jeżeli dotyka nietoperka, no to robimy dokładnie to samo. Nie jest to zbyt ładny zapis, powinno się unikać wpisywania dwa razy to samo. Moglibyśmy to zgrupować i utworzyć sobie swój własny blok. Czyli nazwać na przykład ten blok przenieś motyla na start. Tak, ok. I teraz utworzyłem sobie własny blok przenieś motyla na start. Tam wrzucam to, co chcę, żeby się działo w tych dwóch miejscach. I nie muszę duplikować, tylko po prostu w tych dwóch miejscach daję przenieś motyla. W ten sposób, korzystając z definiowania własnego bloku, albo można było dwa razy skopiować to samo, wykonałem przenoszenie mojego motyla na start. Spróbuję, czy to działa. No, nie jest tak łatwo go złapać, bo leci tu blisko. O, jest, teraz będzie łatwiej. O, złapałem motyla i zaczyna od nowego miejsca. Ponieważ dałem wysokie podrzucanie nietoperza, no to nie jest tak łatwo tego motyla tu upolować, bo nietoperz przy każdym naciśnięciu podskakuje mi dosyć wysoko. Gdybym zmienił te podrzucanie na mniejsze, byłoby łatwiej, ponieważ wtedy mógłbym bardziej precyzyjnie sterować nietoperzem. To znowu jest kwestia tego, jak chcemy utrudnić grę. Można zresztą wprowadzić poziomy trudności i w zależności od poziomu trudności dać mniejsze lub większe podrzucanie. Także w ten sposób uzyskałem już efekt naliczania punktów w momencie zjedzenia motyla i automatycznie motyl wraca na start ekranu i leci nowy, kolejny do zjedzenia.